Idzie pan, panie? Panie Mrównica? Jedę, matko, jedę, ale pan wyrwał przez te krzaki, jest. Nie, bo kurde, o korzeń się potknąłem, poleciałem do przodu, żeby się nie przewrócić, no to aż do góry leciałem, to... Odpoczynek, bo... Tak. Tak pan się czuje po wczorajszym? Jak ja się mam czuć po wczorajszym, jak pan po całej szklance lał? Kurde, żeśmy się rzucili na tę wódę. Naprawdę, jakbyśmy ją pierwszy raz na oczy widzieli. Ja nie pamiętam, panie dyrektorze, kiedy ostatni raz u nas na Leśniczówce takie pijaństwo było. Się zastanawiam? Nie pamiętam. Przez wczoraj. Nic dziwnego, że pan nie pamięta. Co się tam z panem działo? O Jezu, czegoś takiego to jeszcze nie widziałem. Spać chciałem wczoraj. O drugiej w nocy to pan nagle polowanie urządził. Wyciągnął pan strzelbę, zaczął pan naparzać. No coś pan. To nie pamięta pan? Strzelaliśmy? Panie, no przecież tego dzika to pan tak strzelił, aż ze ściany spadł. A tego! Tego! Nad telewizorem! No! Ale to powiem panu, pędził prosto na mnie. Zwierzę to jest jednak dzikie zwierzę zawsze. Samoobrona, no. No zwierzę nie zwierzę, ale pić trzeba umieć, tak? O tak. Mądre, powiem panu jedną rzecz, mądre słowa. Alkohol pity z umiarem nie szkodzi, nawet w ogromnych ilościach. I tu się zgodzę. No i co? Urodziny i po urodzinach, jak to czas zasuwa, panie Mrównica? Ja się zastanawiam czasem, czy za 100 lat to ktoś będzie pamiętał, że był dyrektor Mrównica. Czy coś po nas zostanie? To dobre jest pytanie. Czy coś po nas zostanie? Czy coś zostanie? No, 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 dobra, dobra. Wylocha, bierzemy ten teren pod ochronę. Jeszcze cholera, dzisiaj ekolodzy. Nie no, z tymi to się nigdy nie dogadamy, bo to zawsze wszystko trzeźwe. Najgorszy sort człowieka. Czego chcecie? W ramach programu Natura 2000 żądam zachowania przyrody w jej nienaruszonym, dziewiczym kształcie. A kto ci chce naruszyć dziewiczy kształt? Co ty myślisz, że ty taki atrakcyjny jesteś? Bo sobie korali ponakładałeś? Ja bym cię po pijaku na bezludnej wyspie kijem nie trącił. Pierwszego dnia. Pani... W tym miejscu ma przebiegać obwodnica Miącina-Zdroju. Protestujemy! Wiemy. To jest puszcza, teren chroniony! Co tu jest chronione, się pytam? Krzaki takie małe, badyle, co to jest? Dlaczego? No dlaczego, dlaczego? No, bo tu żyje i rozmnaża się zagrożony wyginięciem gatunek. Grzeg żółka żółtonogiego. A co to za cholerstwo? Robak taki. No. Robak? Robak? Ktoś wam robaków szkoda? Ludzie! A co wy myślicie, że potem one się nad wami zlitują? Nie jedz tego pana, bo jest pod ochroną. Wiesz co? Żeby się ostatni egzemplarz tego robala w dupę uciął. I tam zdechł, wierzgając nogami. Na wyginięciu. Ludzki gatunek jest na wyginięciu. Ta. Się człowiek wycofuje z życia, a na jego miejsce zwierzak. Jak to jest? Człowiek w tył, zwierzak w przód. Człowiek w tył, zwierzak w przód. Człowiek w tył, a zwierzak. Tak się przypatrzcie. Jak w przód nie pójdzie. Co ma takie głupoty wygaduje, a ja drugi głupi tylko przytakuję. Nie, bo... Ja nie mam telewizora, ale mi mówił szwagier, że wiadomości w telewizji to już czyta lis, a pogodę kret. Co? Kiedyś ludzie, teraz kret. To dlatego on ciągle gada o gruntownych przymnoskach. Swoich ostrzega. A ty, człowieku, marznij. A to jeszcze nic. Ja ostatnio słyszałem w radiu, jak śpiewała wydra. Nie. Tak. Coś pan. Co to za zespół? Borsuki. Może. W takim razie żądamy wolności dla Tybetu, prześladowanego przez Chiny. Przez Chiny. I przez was, oprawcy. O! Przez to? Pan prześladował Tybet rano? Ja wiem, co tam zrobiłem. No, ale żeby aż tak, to chyba nie, no. Wiem, o co chodzi. To kosmiczne nieporozumienie. Rzeczywiście, coś tam w nocy za ścianą jęczało, coś tam piszczało, coś tam skrzypiało, ale to kto inny, w innej sprawie, nikt go nie torturował, sama chciała.
A skąd ona jest? Z Tybetu czy z czego? Ale na pewno macie na sobie chińskie ciuchy. Można sprawdzić, raczej nie. Bardzo. Co pan? Pokażę pan. Pierwsze z brzegu czapka. No. Zobaczmy, co to jest. Made in... Koton. Zna pan taki kraj? Jaka flaga? Czarne żelazko na białym tle. No to... Ciepłe kraje jakieś. Jak cholera, 60 stopni. W każdym razie nie Chiny. Nie Chiny, no. A bielizna? No jest bielizna, co ty chciałeś? Gacie pokazywać ją. No raz. Słyszał pan gacie pokazywać. Nie, dobra tam. Co dobra? Bo nie odpuszczę. No coś pan. Jak nie teraz, to kiedy? Ciepło jest, dawaj pan. Trzymaj. No co, to ja pierwszy? Pan się zegnie, ja zajrzę. No chodź pan, tutaj bliżej do mnie, gdzie tam? No, dawaj pan, no co jest? Co pan zaraz się kręci, no? No? Nie, bo ja nie wiem, czy metka dzisiaj poszła z przodu, czy z tyłu? No panie mrównica, no nie róbmy sobie takich rzeczy. Polak Polakowi, leśniczy leśniczemu. Nie jest z tyłu, jest. Przepisowo rejestracja. Dobra, pan się tutaj tego... No, patrz pan. Się tutaj... Dobra, do roboty, czyli... A zróbmy to jak zawodowcy, chwileczkę to... To biała koszula, to potem wszystko widać. Nowa koszula, to pan odgarnie, wie pan? To ja gwarancji nie dam, no bo to... Nikt od pana gwarancji nie oczekuje. Widziałem, jak pan wczoraj wsuwał pierogi z jagodami, to daj Boże zdrowie. No. Tak, tak mi podeszły, wie pan, te pierogi. Żeby mi nie podeszły teraz, bo to się lekko przefiltrowały i... No dobrze, patrz pan tam, no. Kurczę, żeby jakiegoś kija albo coś, jakąś taką, dźwignię bym znalazł, bo to koszulę to sobie odkupię, a ręka co? Panie, no patrz pan szybciej, bo to robaków najdzie, przecież to... Robak nie jest głupi, sam w pułapkę nie wlezie. Nawet takie główienko chce żyć. A propos historii całej, dobra, to teraz to wiem, jak to, tak to zróbmy. Tutaj tego, o, tak, na twarz, no to najbardziej wrażliwe oczy są, o. I tutaj i jedziemy. Co pan... Tu będzie spawał? Spawał. Panie, tu jest pęknięcie nie do zespawania. No. Dobra, do roboty. No. Noga. No, to stoję. Noga. Dobra, czekaj pan. No co? No, tak no. Na skos, no. Dobra, czego tu nie ma? Matko, jak za wycieraczkami w samochodzie, no. Jezus Maria, co? Co? Coś poleciało. Tak spojrzało na mnie jak człowiek żywy. Dobra, dawaj pan. Cholera jasna, no i. No, teraz no zerwanie... co? O matko, no co? Co się stało? China? Chciałby pan. Madden NRD. NRD. Kiedy się NRD rozpadło? Nie, w 90 roku. No to tyle czasu? Wszakże niegdzie komuna się mocno trzyma w takich zacienionych, wilgotnych miejscach. Dobra, pan swoje pokaże. Jego też pytamy? Tak, jest, pewnie, dobra. Do kontroli drugiej. Ja też? No, dobra, jak to wszyscy, to wszyscy. Tylko tam z pazurami ostrożnie, bo pan zadrabnie, pójdzie zakażenie pręga do serca i po człowieku. Dobra. Boże. Jezus, pan! On się rzucił jak dzik na żołędzie. Co pan wyprawia tam? Pan, co tam pan tak chucha tam? Żeby pan mi jeszcze tej grypy nie wdmuchnął. No, halo, no. Ha. Już bez takich, dobrze? Albo żarty, albo na poważnie robimy. No i co, widać coś? Pani się nie kręci, bo mi niedobrze. Wędrowcze, zostaw to miejsce w takim stanie, w jakim je zastałeś. No i? Teraz, no i co? No i co? Made in co? Nie made in, tylko zdziałano wy. SSSR? Nie! Jeszcze są kółka, Olimpiada Moskwa. NRD, ZSRR, pan patrzy. Blok się rozpadł, a gacie się trzymają. Dobra. To solidne robili. Najważniej, pan im da kiełbasę, se pójdą, będzie spokój. Nie China, macie tu kiełbasę, no, spieprzajcie stąd, macie tu kiełbasę. No. Przepraszam bardzo, my jesteśmy wegetarianinami. Co on ci powiedział? Panu powiedział? Kim są?
pedały. Dlatego ten mały tak się do gaci pchał. Pewnie ten wysoki kierowca, a ten drugi obsługa działa. A to świński duecik. Zaraz, chwila. A co to w ogóle jest? Kiełbasa. Co to jest? Kiełbasa. Ale w czym ta kiełbasa? W torbie foliowej. A ile się taki foliowy śmieć w glebie rozkłada? No, ile? Tydzień? Nie no, miesiąc. Miesiąc. 1000 lat się rozkłada. 1000 lat. 1000 lat, a myśmy to tak gnietli? Patrz pan, ta torebka, 1000 lat. To jednak coś po nas zostanie.